Dzień dobry, bardzo jesteśmy w Bochni przed pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Wielkiego. Jest 8 maja, matematyka, podstawa dla wielu humanistów katorga. Teraz wejdziemy tam i zobaczymy, jakie są reakcje, co się stało i co ludzie sądzą o CKE w całym systemie maturalnym w tym roku. Chodźmy. Powoli, skradamy się. I jesteśmy. O, bierzemy pierwszych z brzegu. Tak. Wszyscy uciekają. Coś musiało być na rzeczy. Idziemy dalej. O, mamy tutaj sportowców z pierwszego. Pani, jakie są pani myśli na temat dzisiejszej matury? Bardzo mi się podobała, wykorzystałam czas do końca. No i myślę, że poszło dobrze, czekam na wyniki. Tak. Pani się długo przygotowała do matury. Jak pani poszło? Świetnie. Nie padła pani na przykład na udowadnianiu, na dowozie? Nie. Myślę, że nie. A prawdopodobieństwo? Świetnie. O. Jak ci poszło? CKE, na następne lata, żeby nie robili. Jakie są wasze nastawienia na jutrzejszą maturę? Damy radę, jak damy nie wiemy, to kto? Dokładnie. A więc tak, zrobiłam wszystkie zadania, ale pierwsze już mam źle. No bo sobie nie odjęłam od stówki. Lakonicznie. Nie było źle. Nie było dobrze. W ogóle było średnio. Ale zdałem. No, czyli ale tak, zdałem, tak. Dziękuję, że pozwolili mi. Spokojem. Tak. Zdałem. Tak. Dziękuję, że pozwolili mi zdać. Myślę, że to może być mocem przewodnim tej matury. Dziękujemy, że pozwoliliście nam zdać. Droga komisjo. Dziękujemy. Jestem dumny, że zdałem, chyba. Dzień jako przyjezdny z Meksyku. Obcy kraj, obca kultura. Obca matura. Tutaj matury są bardzo łatwe. To nie jest to, co w Meksyku. Tak, to nie jest to? W Meksyku bardziej stawiamy na praktyczne rozwiązania. Na przykład jak? To jest tak, że dostajecie cyrkiel, ołówki, musicie robić jakieś zajęcia w plenerze? Nie dostajesz cyrkla, ani ołówka, dostajesz maczetę, rozcinasz sobie ładnie maturkę, nie jakimś tam dowodzikami, no rozumiem pan. Na przykład jak wygląda komisja? Czy to są jacyś uzbrojeni funkcjonariusze? Nie są to uzbrojeni funkcjonariusze, ponieważ nie mamy żadnej komisji. Ze względu na niebezpieczeństwo, gdyż jakby jakiś uczeń się zdenerwował, w czasie pisania mogła stać się krzywda komuś. Rozumiem, te maczety bywają ostre i niebezpieczne. Jak długo był pan dzisiaj na maturze z matematyki? Dobry, nazywam się Jacek Gajewski. Ile byłem na maturze, tego nie jestem w stanie policzyć. Chciałem się pochwalić, że dobrze mi poszło chyba, albo nie. W każdym bądź razie, jeśli nie, to... Ale 30 będzie, tak? No. Kupiłem sobie kalkulator, proszę bardzo, 8,80. Matka mówiła, żebym samodzielnie liczył, ale stwierdziłem, że jednak kalkulator może mi pomóc. Ale też powiedziała, że Jacek, nie martw się, jeżeli nie pójdzie ci teraz, to za rok wszyscy będą mieć darmowe kalkulatory. Mój brat zdawał 3 lata temu maturę, też mu nie poszła i teraz wszyscy mieli tablice darmowe. Moja matka teraz przerzuciła się z wytwórni tych druków, tablic na kalkulatory. O, ale fajne. Jak nie pójdzie mi matura, to będę coś takie mieści. Co pan sądzi? Czy coś pana zaskoczyło? Jakieś niesmaczki na maturze? Tak, ja myślałem, że cię jest polski. A tutaj matematyka. Co pan myślał wtedy, kiedy był polski? No wtedy spałem. Dobrze mi się spało. Byłem pod dobrym melanżą. Po kobietę mojego życia pojadę, którą chciałbym serdecznie pozdrowić. Musimy się dowiedzieć, co u niej. Co pan jadł na śniadanie przed matematyką? Jaka jest pana
pana przepis na udaną maturę? Kanapki z dżemem malinowym i mleko ciepłe. A czy musi to być koniecznie dżem malinowy? Bo w tamtym roku chyba słabo obrodziły malinki. Może być, jako zamiennik może być dżem truskawkowy, ale maliny moim zdaniem są wyraźniejsze w smaku. Jaka będzie średnia wśród maturzystów z tej maturki? Z tej maturki myślę, że około 70%. O, dość wysoko, no. Myślę, że tutaj humany będą zamierzać głównie. Zdrowić. Co pani? Tamtych. Tamtych? Ale tamtych pani chciała pozdrowić? Tamtych chciałam pozdrowić! To tyle, dziękuję bardzo. A czy gdyby jednak pan nie znał, oczywiście to jest czysto teoretyczne założenie. Mam plan awaryjny. Czy to panu spełniło swoich marzeń? Oczywiście, że nie. Frycz Modrzewski, na Fryczu można nawet kupić maturę. Oraz numer konta prezesa CKE również posiadam, więc nie jest to dla mnie raczej duży problem. A czy pan będzie powtarzał do biolki sam, czy może z jakąś... Myślę, że z Pazdrą i z Personą, z Krzysztofem Pazdrą i z Andrzejem Personą. A, czyli szykują się chwile pełne upojenia? Oczywiście, jak od 3 lat Andrzej i Krzysztof są moimi mentorami. Sądzę, że prawdopodobieństwo było jak zawsze dość problematyczne. Właśnie nie. Ale właśnie w mojej ocenie było 17:30 któryś. I wyszło, spokojnie. No, coś tam no. 17, tak. Oj, matwi. Było, a no ja tutaj... No, tak czy inaczej, no zobaczymy, będą odpowiedzi, porównamy, kto był silniejszy w tym starciu. Chcę wtrącić, bo ja właśnie widziałam, że chyba pani Witkowska od razu analizowała te testy, ponieważ na naszym teście podchodziła do pani Strugały do mapy. Zauważyliście to? Nie. Oglądała, a także analizowała profil gleby. Pani Michałowska właśnie też, tak. I ja myślałam, że to są gleby brunatne, a ona powiedziała, że to są czarnoziemy. To obrazek dla komisji? Brunatne. Miałem zamiar napisać w równopisie, prawda? Historyjkę o ślimaku Romanie. Też słyszałem taką historyjkę, ale obiło mi się o uszy, że siedzą pan tam i może przez to nie znać, więc może nie napiszę. I słyszeliśmy również, że szykuje pan jakiś większy melanż. Proszę nam coś o tym powiedzieć. Oczywiście, co do matury, to żałuję, że nie zdaję rozszerzenia. A jeżeli chodzi o melanż, to serdecznie zapraszam 26 maja o godziny 18 pod dęba, wiecie gdzie to jest, oczywiście będzie super melanż, weźcie sobie kiełbaski, psy, koty, bracie, nie wiadomo co, musimy się świetnie bawić. Serdecznie zapraszam, Bambi! Dzięki.